Present Simple – podsumowanie. My zdania twierdzące tworzymy za pomocą osoby, czynności oraz reszty zdania. W I, you, they, we nasza czynność jest bez żadnych zmian, dosłownie przepisujemy 1 do 1. A w he, she, it nazwyczajnie dopisujemy eskę na końcu naszej czynności. Jeżeli chodzi o nasze przeczenia, to my po osobie dodajemy don't lub doesn't. Don't dodajemy w I, you, they, we, a w he, she, it mamy doesn't. Jeżeli chodzi o nasze pytania, to my nadzwyczajnie umieszczamy do, czy też does na samym początku naszego zdania. My do umieszczamy w I, you, they, we, a does umieszczamy w he, she, it. Jeżeli chodzi o nasze czynności w przeczeniach oraz w pytaniach, one są w podstawowych formach w każdej osobie. I my czas present simple stosujemy regularnie. Present continuous podsumowanie. My nasze zdanie w present continuous tworzymy za pomocą to be. W zdaniach twierdzących mamy I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Więc jako ja mamy I am, jako you, we, they mamy are, a jeżeli chodzi o he, she, it to mamy is. Jeżeli chodzi o nasze przeczenia, to my w wersji skróconej nazwyczajnie możemy dać słowo not w każdej osobie. A jeżeli chodzi o wersję skróconą, to mamy ja jako I'm not, a jeżeli chodzi o you, we, they, to mamy aren't, a jeżeli chodzi o he, she, it, to my nadzwyczajnie mamy isn't. Nasze pytania tworzymy za pomocą inwersji. Czyli zamiast powiedzieć I am, you are, powiemy am I, are you. Jeżeli mówimy o naszych twierdzeniach, przeczeniach czy pytaniach, nasza czynność zawsze jest z ing w każdej formie, a później mamy całą resztę zdania. Present continuous stosujemy do czynności, które wykonujemy teraz. Present perfect. Podsumowanie. My nasz czas present perfect dzielimy znów na dwa obozy, tak jak to było w present simple oraz w present continuous. Niezależnie już mówimy o twierdzeniach, przeczeniach czy pytaniach, no to my mamy nasz pierwszy obóz w I, you, we, they. I my, jeżeli mówimy o twierdzeniach, to mamy osobę plus have. Jeżeli mówimy o przeczeniach, to dopisujemy not i wychodzi nam haven't. A pytania tworzymy za pomocą inwersji, czyli zamiast powiedzieć I have, powiemy have I. I nasz drugi obóz to jest w he, she, it. Tylko, że tutaj mamy has. W przeczeniach nadzwyczajnie dodajemy not i wychodzi nam hasn't, a w pytaniach mamy inwersję, czyli zamiast he has, mamy has he. Jeżeli chodzi o nasze czynności, to mamy czasowniki w trzeciej formie, niezależnie od osoby. I my czas present perfect stosujemy do rzeczy czy doświadczeń, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz. Past continuous – podsumowanie. Past continuous jest to czas, w którym nasze osoby dzielą się na dwie drużyny. Pierwsza drużyna to jest I, he, she, it, niezależnie czy mówimy w przeczeniach, twierdzeniach czy pytaniach. Różnica jest taka, że my w twierdzeniach stosujemy osobę plus was. A w pytaniach mamy inwersję, czyli zamiast powiedzieć I was, mówimy was I. A jeżeli chodzi o nasze przeczenie, to my nadzwyczajnie dajemy not i finalnie wychodzi nam wasn't. A nasza druga drużyna to jest they, you, we. I identycznie jest to w twierdzeniach, przeczeniach oraz pytaniach. I warto sobie tutaj zwrócić uwagę na to, że you jest to w liczbie pojedynczej, czy też liczbie mnogiej. No i sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak poprzednio. Czyli my mamy w naszych twierdzeniach osobę plus we. A jeżeli chodzi o przeczenia, to mamy weren't. A jeżeli chodzi o pytania, no to nadzwyczajnie tworzymy inwersję. Czyli zamiast powiedzieć they were, my mówimy we they. Past continuous jest to czas, który opisuje czynności, które trwały w przeszłości. Past simple podsumowania. My zdania twierdzące w past simple tworzymy za pomocą osoby, czynności w drugiej formie oraz reszty zdania. Niezależnie, którą osobę sobie wybierzemy, to nasza czynność zawsze jest w drugiej formie. W tym przypadku jest to widzieć. Pierwsza forma jest to see, a druga to jest saw. Jeżeli chodzi o nasze przeczenia, to my po osobie dodajemy słowo didn't. Tak samo niezależnie od osoby. I nasze pytania dajemy słowo did, tak samo niezależnie od osoby na samym początku zdania. Jeżeli chodzi o nasze przeczenia, to my mamy czynność w pierwszej formie dokładnie tak samo, jak jest w pytaniach. My past simple stosujemy do sytuacji, które są zakończone. Future simple – podsumowanie. My nasz czas, future simple, niezależnie czy mówimy o twierdzeniach, przeczeniach
czy pytaniach nasze czynności zawsze są w pierwszej formie, niezależnie od osoby. My w naszych zdaniach twierdzących mamy osobę plus will i to will występuje w każdej osobie. Jeżeli chodzi o nasze przeczenia, no to my na zwyczaj dajemy not i finalnie wychodzi nam want. Tak samo w każdej osobie. A pytania tworzymy za pomocą inwersji. Czyli zamiast powiedzieć I will, you will, powiemy will I, will you. Czas future simple stosujemy, kiedy myślimy, że coś się wydarzy w przyszłości.